Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiamy czasem o zdrowiu, czasem o psychologii, o ekologii, o etycznej modzie, o zrównoważonym rozwoju, ale i o podróżach oraz wielu, wielu, wielu innych. Jest to drugi odcinek mojej nowej serii, drugi odcinek, który, moi drodzy, nagrywam zdalnie i jestem bardzo wdzięczna technologii, że umożliwia nam spotkania w tym trudnym czasie. Oczywiście to nie jest to samo, co kontakt na żywo, ale trzeba się po prostu dostosować do rzeczywistości. Moją dzisiejszą gościnią jest Magda Janik, którą możecie kojarzyć głównie z Instagrama jako Madalena Yoga. Ja Magdę obserwuję od wielu miesięcy, ale dopiero niedawno stała mi się naprawdę bliska, ponieważ prawie codziennie uczestniczę w jej medytacjach na Instagramie. Są to medytacje na żywo. Ja przyznam szczerze, że nie wstaję na nie na 7 rano, ale zawsze sobie je po przebudzeniu odtwarzam. Magda jest nauczycielką jogi i na co dzień mieszka na Bali, ale akurat teraz znajduje się na Malcie i właśnie stamtąd udało jej się ze mną połączyć. Rozmawiamy oczywiście między innymi o medytacji. Musiałam zapytać Magdę o to, jak zrodził się pomysł prowadzenia live'ów medytacyjnych. Dowiemy się, jak zacząć medytować i jak pozbyć się wszelkiego rodzaju obaw, jak podchodzić do tego w sposób nieoceniający. Magda dzieli się z nami swoim doświadczeniem vipassany, czyli takiej medytacji w odosobnieniu, w milczeniu. I rozmawiamy o tym, jak trudne może być zmierzenie się ze swoimi myślami i jak dużym wyzwaniem może być przebywanie sam ze sobą, na przykład w takim czasie, jaki mamy teraz. Nawiązujemy też do tego, że nie warto wywierać na sobie za dużej presji, jeżeli chodzi o cele, czy to medytacyjne, czy to ćwiczeniowe, na przykład związane z jogą. No i oczywiście, tak jak Wam mówiłam, Magda na co dzień mieszka na Bali, więc opowie nam swoją historię, jak zdecydowała się rzucić pracę w korporacji i całkowicie zmienić swoje życie i podążać ścieżką nauczyciela jogi, jak odnajduje się na Bali i jak wygląda jej balijska rzeczywistość. Niesamowita rozmowa z wyjątkową kobietą. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Magda, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło i naprawdę to, że udało nam się połączyć, to jest prawdziwe wydarzenie. W każdym razie dla mnie Twój widok nie jest niczym nowym, bo ja widzę Cię każdego dnia, każdego poranka na medytacji, więc dla osób, które w ogóle nie wiedzą, o czym teraz mówię, powiedz mi, co Ty takiego robisz rano na Instagramie, jak wpadłaś na ten pomysł i jak to w ogóle się sprawdza, jak to się rozwija. Bardzo jestem ciekawa właśnie genezy tego całego przedsięwzięcia. Cześć Karolina, przede wszystkim ja bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Jak Ci pisałam, ja jestem wręcz zaszczycona, bo ja znam Twoje podcasty, słucham je od dłuższego czasu. Zresztą pewnie wiesz, bo jesteśmy w kontakcie już od jakiegoś czasu. Twoje podcasty zawsze mi umilały drogę na trasach, kiedy jeździłam do Ubud na zajęcia na przykład. Także jest mi miło, że ja mogę być Twoim gościem. Także jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o medytację, to medytacje live, które prowadzę codziennie od 2 miesięcy aktualnie, ten pomysł na tę medytację zrodził się już ponad rok temu, bo ja swoje medytacje live rozpoczęłam właśnie w kwietniu zeszłego roku i to było tuż po tym, jak ukończyłam swoją vipassanę, czyli 10-dniowe odosobnienie medytacyjne. I to był taki czas, w którym po prostu czułam, że chciałabym przekazywać to, czego sama się nauczyłam, czego się dowiedziałam większej ilości osób, może szerszemu gronu odbiorców. No i gdzieś tam pojawił się ten mój Instagram, na którym miałam już jakieś dość spore grono odbiorców, które rosło z dnia na dzień i rośnie. I pomyślałam, że fajnie byłoby wykorzystać właśnie to medium do tego, żeby zrobić coś więcej, może nadać temu troszeczkę większy sens niż tylko postowanie zdjęć, niż tylko postowanie pozycji jogowych, asan. No i właśnie przyszedł pomysł na medytację live, bo Instagram oferuje taką fajną opcję.
I po prostu któregoś dnia stwierdziłam, że zrobię taki medytacyjny challenge, chociaż nie do końca lubię słowo challenge, bo to jest słowo, które gdzieś tam już jest bardzo pejoratywne, daje takie ciśnienie, a w medytacji nie za bardzo o to chodzi. No ale na potrzeby jakby całego przedsięwzięcia w ten sposób to nazwałam, ponieważ trwało to przez miesiąc w kwietniu 2019 roku. I tak sobie zaczęłam medytować z moją polską publicznością, że tak to nazwę. Ja wtedy mieszkałam na Bali i medytowałam o godzinie 13, tak żeby właśnie wszyscy z Polski mogli się łączyć o godzinie 7 rano. Tuż przed rozpoczęciem dnia, czy na sam początek dnia, żeby właśnie móc rozpocząć taką 10-minutową medytacją. Wiesz co, fajnie, że powiedziałaś o tym, że to nie powinien być challenge, bo właśnie wyzwanie daje taką presję, dużo takiej niepotrzebnej właśnie presji do jakiegoś nowego działania. I ja ostatnio się spotkałam z takim stwierdzeniem, że o wiele przyjemniej jest nazwać to podróżą, bo ta podróż wtedy cały czas trwa i się nie kończy, a może nawet kojarzysz Yoga with Adrian, to jest taki kanał, z którym ja przez lata sobie ćwiczyłam w domu. Tak, absolutnie. I właśnie rzeczywiście z challenge'ami jest tak, że one mają jakiś początek i koniec, mają jakiś cel, a miło jest przenieść ten nowy właśnie nawyk, czy po prostu jakąś nową czynność do naszej codzienności na dłużej, albo nawet na zawsze. Ale też powiem Ci z własnego doświadczenia z medytacją, nie wiem, z czego to wynika, że właśnie kiedy medytujemy w grupie, chociaż tutaj każdy jest przed swoim telefonem i no nie ma wokół mnie ekipy medytatorów, to jednak sam fakt, że wiem, że jest więcej osób, które w tym uczestniczą, sprawia, że mi się bardziej chce też dołączać. Jak to jest właśnie z tą kolektywną energią? Zdecydowanie jest na pewno magicznego w tym, że ma się to poczucie, że nie tylko my samemu siedzimy i robimy właśnie dokładnie to samo, czyli medytujemy w tym przypadku. Myślę, że energia kolektywna właśnie w przypadku medytacji, którą robimy, którą praktykujemy, jest przede wszystkim bardzo trudna do opisania, ale bardzo łatwa do wyczucia. I ja to wiem z własnego doświadczenia, bo ja po prostu odczuwam to po prostu każdą częścią siebie, ale też wiem, że bardzo wiele osób, które medytuje ze mną, odczuwa dokładnie to samo, bo dostaje później te wiadomości i właśnie ludzie mi piszą, że jest im się łatwiej zmotywować, jest im łatwiej wstać na tą poranną medytację o 7 rano, bo dla wielu osób wyzwaniem jest nie tyle medytacja, tyle co na przykład podniesienie się z łóżka albo wypracowanie jakiejś takiej rutyny. I ta świadomość, że nie robimy tego w samotności, samotność jest może fizyczna na zasadzie takiej, że siedzisz sama w swoim pokoju, w swoim ogrodzie, ale świadomość tego, że ludzie właśnie robią to samo w tym samym momencie, jest bardzo, bardzo potrzebna w duchu i ja w to bardzo wierzę i myślę, że wszyscy, którzy medytują, doświadczają tego i myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać. Ale powiedz mi, czy Twoje medytacje są dla każdego? Bo myślę, że dużo osób chciałoby dołączyć, ale obawiają się, że nie potrafią, że nie będą wiedzieli, co zrobić, że to jest jakieś zbyt skomplikowane, że potrzebujemy jakiegoś przygotowania. Jak to jest? Na czym polega ten proces dla osoby, która zaczyna? Bardzo dużo osób właśnie się pyta, czy jeżeli nigdy nie medytowałam lub nie medytowałem, czy to jest dla mnie? I moja odpowiedź jest taka, że tak, te medytacje, które ja prowadzę, są odpowiednie dla każdego, kto ma ochotę spróbować, bo to jest 10 minut tak naprawdę siedzenia w ciszy i oddychania, obserwowania swojego oddechu. Bo te medytacje, według mnie, to jest bardziej taka praktyka mindfulness niż medytacja per se, taka w rozumieniu jogi. Bo jakby medytowanie w pojęciu jogi to jest siedzenie naprawdę samemu ze sobą i do tego nie powinno się potrzebować grupy ludzi, żeby właśnie poświęcić czas na to, by zajrzeć do środka. I to jest troszeczkę bardziej wymagające, może skomplikowana sprawa niż to, co ja prowadzę, bo według mnie to jest właśnie taki wstęp do tej medytacji, którą każdy później może zaprowadzić tam, gdzie będzie chciał tak naprawdę. Ja chciałabym tylko pokazać wszystkim, że można właśnie poświęcić ten czas, że można zacząć w taki sposób i jakby jaka będzie kontynuacja, to tylko już od tej osoby zależy, która medytuje, bo
Równie dobrze możemy wszyscy razem się spotykać codziennie, ale ja też bardzo często zachęcam do tego, żeby robić to samemu, żeby po prostu wyłączyć telefon, ustawić sobie zegarek, alarm jakiś po prostu, żeby usiąść w samotności wtedy, kiedy ma się na to ochotę, czas albo albo kiedy się odczuwa potrzebę, żeby nie czekać zawsze na to, żeby cała ekipa się zgromadziła. Że każdy tak naprawdę może robić to w każdej chwili i o każdej porze, w każdym miejscu. Właśnie super, że powiedziałaś, że to jest taki dobry początek, bo ja czasami tak mam, że kiedy właśnie medytuję z Tobą, po dajmy na to 8 minutach, ja dopiero odczuwam, że się wyciszyłam i dopiero jestem w stanie uspokoić te myśli i wtedy aż sama mam ochotę już zapauzować medytację i sobie posiedzieć dłużej, bo naprawdę przez to, że mamy tyle rozpraszaczy na co dzień, to bardzo długo zajmuje mi dojście do takiego stanu, że rzeczywiście chce mi się skupić na swoim ciele. I też czasami pojawiają się takie myśli, że na przykład jednego dnia jestem kompletnie rozproszona i nie udaje mi się tych myśli uspokoić i słyszę Twój głos, gdzie mówisz, że jeżeli myśli właśnie nie dają nam spokoju, to nic się nie dzieje, a jednak mamy taką tendencję, żeby tak sobie dogryzać, żeby powiedzieć, że coś nam nie wyszło, bo nam się nie udało uspokoić. Właśnie jak z tym walczyć? To jest, wydaje mi się, to jest nasza po prostu, to jest nasza oręż aktualnie, że my tak lubimy sobie ten głos wewnętrznego krytyka. My lubimy tak sobie sami sobie dogryzać właśnie, sami się tak podszczypywać i mówić nie, nie wychodzi mi, nie robię tego tak jak powinienem. A tymczasem trzeba pamiętać o tym, że medytacja to jest tak kolokwialnie mówiąc taki workout dla głowy, dla mózgu. I tak jak w życiu codziennym, workout jednego dnia jest dobry, z którego czujemy zadowolenie, drugiego dnia może nie do końca. Ja medytuję regularnie od 3 lat i potrafię usiąść i medytować godzinami, bo robiłam to nieraz, ale to nie oznacza, że nie mam dni, w których 5-minutowa medytacja sprawia mi ogromny problem. Więc ja też zawsze staram się przekazywać ludziom, żeby dawali sobie po prostu przestrzeń na wszystko, bo nasz umysł się zmienia. Jakby ilość rzeczy, z którymi my musimy sobie radzić na porządku dziennym, zmienia się każdego dnia. I czasami mamy większą tendencję do tego, żeby łatwiej się uspokoić, czasami po prostu trudniej nam to przychodzi. I to jest właśnie to taka fluktuacja. To jest ta fala w naszej głowie, która cały czas płynie, która cały czas gdzieś tam się mieli, więc według mnie jedną z ważniejszych rzeczy, o której trzeba pamiętać podczas medytacji, to żeby nie przywiązywać się do żadnego wyniku i nie oczekiwać, że 10 minut medytacji sprawi, że po prostu będziemy się unosić 10 centymetrów nad ziemią, po prostu w totalnym zen i bliss jogowym. Także dawać sobie przestrzeń na to, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, jednego dnia czuję ten taki stan, że mogłabym medytować po prostu jeszcze przez godzinę, drugiego dnia odliczam dosłownie i myślę sobie, kiedy te 10 minut się skończy, kiedy już będzie koniec. Jakby dawać sobie przyzwolenie na to, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale najważniejsze kontynuować, bo w medytacji to jest najważniejsze. Najważniejsza jest po prostu regularność i powtarzalność tego. Taka rutyna po prostu. Dlatego robimy te codzienne medytacje. Ciekawi mnie z Twojej perspektywy, dlaczego zachęcasz do medytacji i czemu tak istotne jest, żeby właśnie zadbać o tę regularność? Jakby jakie efekty możemy zobaczyć na sobie z czasem? Bo zakładam, że to jest proces, a nie jakaś przemiana, transformacja właśnie z dnia na dzień. I bardzo dobrze, że wspomniałaś tutaj o tym, że nie osiągniemy tak zwanych efektów instant przy medytacji, bo my bardzo lubimy dostawać rzeczy na tacy podane nam, lubimy rzeczy, które są ekspresowe, no a z medytacją, nie tylko z medytacją, z wieloma rzeczami tak nie jest, a z medytacją szczególnie, bo tutaj nie możemy się spodziewać tego, że po jednej sesji medytacyjnej, po tygodniu medytacji nagle całe życie nam się zmieni i wszystko będzie dobrze. Tutaj właśnie bardzo ważna jest regularność. To są też nawet na ten temat badania naukowe, które mówią o tym, że regularna medytacja minimum 8 tygodni pomaga zmieniać wręcz strukturę mózgu, pomaga tworzyć nowe połączenia w mózgu. I te badania też były przełomowe, bo doszli naukowcy do wniosku, że
Nasz mózg się starzeje, owszem, ale medytacja wspaniale pomaga go odmłodzić do tego stopnia, że jeżeli, nie pamiętam dokładnie, kto prowadził te badania, ale konkluzja była taka, że jeżeli medytuje się regularnie, na przykładzie 50-letniego medytatora, chyba to było pokazane, ja później sprawdzę dokładnie, kto te badania prowadził i ci dostarczę źródło, ale tak, zbadano, że mózg 50-letniego medytatora może mieć dokładnie taką samą, powiedzmy, młodość jak 25-latek właśnie dzięki regularnej medytacji. To tak naukowo, też nie zagłębiam się w badania nad mózgiem. Myślę, że tutaj kilka artykułów można byłoby podlinkować, gdyby ktoś chciał zgłębić wiedzę na ten temat. A ja już tak praktycznie powiem, co zauważyłam na sobie i co zauważam u swoich studentów, u ludzi, którzy ze mną medytują, ponieważ dostaję regularnie wiadomości. I te wiadomości są przepiękne od informacji od mężczyzny, który na przykład dzięki medytacji powoli wychodzi z nałogu alkoholizmu. Wiadomości od mamy nastoletniego chłopca z autyzmem, który medytuje regularnie i dzięki temu jakoś po prostu uspokaja myśli. Po prostu wiadomości od dziewczyn, które mówią, że podczas medytacji po raz pierwszy tak naprawdę poświęciły sobie 100% czasu i nie wiedziały, że tak bardzo potrzebowały chociażby tego samoprzytulenia czy właśnie tej uwagi skierowaną na siebie. No i poza tym jeszcze takie naprawdę podstawowe rzeczy jak redukcja stresu. Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest po prostu chyba taki selling point medytacji, już tak bardzo brzydko się wyrażając, selling point medytacji. No ale tak jest, medytacja pomaga nam się uspokoić, pomaga nam właśnie zredukować stres, a wiadomo, że stres to jest samo zło. Wróg numer jeden aktualnie naszej cywilizacji, dokładnie. Jakby za tym idą naprawdę wspaniałe skutki, bo jeżeli jesteśmy mniej zestresowani, to potrafimy racjonalniej myśleć, racjonalniej podejmować decyzje. Mamy lepszy sen, mamy lepszy relaks, odpoczynek. Dla mnie też medytacja jest wspaniałym treningiem wytwarzania tej przestrzeni między bodźcem a reakcją. Ja właśnie należę do osób z tak zwanym krótkim lądem. Ja się podpalam bardzo szybko i jeszcze przed tym, zanim zaczęłam medytację, byłam taką bardzo, bardzo wybuchową osobą, która wystrzeliła po prostu całą swoją energią i w momencie, kiedy ta reakcja już się działa, to ja już miałam taki feedback we własnej głowie. Nie rób tego, nie idź tam za szybko. I wiesz, taki instant regret, więc medytacja wydaje mi się pomaga fantastycznie na nerwy, na agresję. Właśnie na swoim przypadku mogę tutaj się wypowiedzieć w kontekście agresji. Ja miałam ogromne problemy z agresją i jak ja to na przykład komuś mówię teraz, to ludzie po prostu mi nie wierzą. Jak ty? No tak. Całe życie byłam złym dzieciakiem, takim wkurzonym po prostu i miałam ogromne problemy z agresją i medytacja bardzo mi pomaga ujarzmiać to wszystko. Powiem ci, ja też jestem w szoku, bo właśnie słysząc twój głos i też obserwując cię od jakiegoś czasu w życiu, nie powiedziała, że jesteś takim nerwusem, ale myślę, że mogę się tutaj z tobą utożsamić, bo ja też dostaję często taki feedback, że działam na ludzi uspokajająco, a nikt z moich bliskich nie opisałby mnie w ten sposób. Ja jestem strasznie właśnie wybuchowym, energicznym człowiekiem, który bardzo daje się ponieść i wszędzie jest mnie pełno i rzeczywiście widzę, że mamy tutaj wiele wspólnego. Natomiast ciekawi mnie, bo mówiłaś wcześniej właśnie, że te medytacje poranne to jest taki dobry wstęp do medytowania i też wspomniałaś, że w zeszłym roku też twoją taką motywacją do rozpoczęcia tej przygody z live'ami właśnie była Vipassana. Ja nie byłam na Vipassanie, chciałabym kiedyś w niej uczestniczyć. Z tego co wiem, jest to taka medytacja w odosobnieniu, w ciszy, która trwa kilka dni, chyba czy tam 10 dni i zakładam, że to musi być ogromne wyzwanie dla nas. Jestem ciekawa, jak to się stało, że w ogóle się zdecydowałaś podjąć to wyzwanie i jak to u Ciebie przebiegało.
Tak, vipassana aktualnie chyba można odbyć vipassanę 3-dniową minimum. Ja się zdecydowałam na taką, która trwała 10 dni, ale można oczywiście też dłużej być, od 2 tygodni do miesiąca chyba nawet. Nie wiem dokładnie, ja w każdym razie robiłam medytację vipassanę 10-dniową. I skąd pomysł? Pomysł się zrodził z tego, że ja po prostu miałam już dość intensywną praktykę w medytacji i po prostu czułam, że ja się w tym odnajduję, że jest to coś, co daje mi spokój. Jesteś gotowa. Że jestem gotowa, dokładnie. Ja od momentu, w którym wpadł mi do głowy pomysł z vipassaną, minęło dość sporo czasu, bo to nie było tak, że wymyśliłam sobie, o, jadę na vipassanę, za tydzień się zapisałam. To było kilka dobrych miesięcy takiego siedzenia z tym i zastanawiania się, czy naprawdę dam radę, czy jest mi to teraz potrzebne, czy ja to czuję. Chciałam być pewna, że po prostu mam ten calling i że to nie będzie taka pochopna decyzja, bo wiedziałam i od moich nauczycieli, i od też znajomych, którzy odbywali vipassanę, że to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Więc ja chciałam się do tego przygotować i miałam już taką regularną praktykę medytacji w swojej praktyce, w swojej codziennej jodze, powiedzmy. I podczas mojego drugiego kursu nauczycielskiego, 300-godzinnego, mieliśmy dzień odosobnienia i właśnie wtedy przekonałam się, że ja jestem w stanie to zrobić i jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi, bo w czasie właśnie tego dnia odosobnienia medytacji medytowałam 8 godzin z przerwą tylko na lunch w ciszy i byłam jedną z dwóch osób z całej grupy, która była w stanie to zrobić bez takiego, wiesz, jakby dociskania się. Ja po prostu czułam, że ja mogę, że ja chcę i dawałam sobie przestrzeń na to, co do mnie przychodziło i po tym po prostu chciałam więcej. I rzeczywiście ta 10-dniowa medytacja w czasie vipassany to było ogromne, ogromne wydarzenie. To nie przebiegało bezboleśnie. To w lotosie przez 10 dni. Tam był ból, tam były łzy, tam był głód przede wszystkim. Byłam bardzo głodna zawsze, bo odbywałam tę medytację w ośrodku buddyjskim w Tajlandii z mnichami buddyjskimi, więc musiałam się dostosować do rytmu, w jakim żyją mnisi. W związku z tym jadłam 2 razy dziennie i mój ostatni posiłek był o 11 przed południem, a pierwszy o 7 rano. Więc po prostu to było dla mnie jedno z większych wyzwań, naprawdę. Wszyscy mnie pytają, ale jak? Przez 10 dni do nikogo nic nie mówiłaś? Nie wiem, jak jest w innych ośrodkach, ale tak akurat w tym buddyjskim było. No i właśnie bardzo dużo ludzi się mnie pytało, to, ale nie, naprawdę nie miałaś problemu z tym, żeby do nikogo się nie odzywać, żeby być w ciszy? Absolutnie, ja kocham ciszę. Ja bardzo często jestem w domu sama i na przykład wieczorem się orientuję, o, w ogóle się nie odezwałam dzisiaj na przykład, albo z nikim nie miałam żadnej interakcji. Dla mnie cisza to jest towar luksusowy, więc to jakby było najmniejszym problemem dla mnie. Największym wyzwaniem była taka fizyczność właśnie, poczucie tego głodu w ogóle nie pomagało. I co jeszcze? No i oczywiście medytowanie 10 do 12 godzin dziennie to też było spore wyzwanie, bo wtedy naprawdę, naprawdę dużo rzeczy do ciebie przychodzi. Bo nie wiem jak u innych, ale u mnie nie było tak, że siedziałam te 12 godzin w pełnym skupieniu, w totalnym właśnie jogowym zenie. Nie, w głowie się mieli po prostu tak, jak w jakiejś betoniarce myśli po prostu. Wszystko do ciebie przychodzi. Obrazy po prostu z dzieciństwa, wizualizacje. No po prostu to jest taki trip, że kiedy naprawdę się już temu oddasz i kiedy po prostu zaakceptujesz to, gdzie jesteś, co robisz, nawet nie to, po co to robisz, tylko że jesteś tu i teraz i oddasz się temu, to naprawdę przepiękne rzeczy mogą przyjść. I ja swoją vipassanę wspominam bardzo, bardzo dobrze, jako ciężki czas, bo dużo, dużo rzeczy ze mnie wyszło, czy do mnie przyszło, ale najwyraźniej musiałam się właśnie z tym zmierzyć i dlatego to było takie transformujące dla mnie.
A słuchaj, jestem ciekawa, czy można tam coś notować, można gdzieś spisywać to, co ci się przytrafia, czy to wszystko musi po prostu ulatywać z nas? Absolutnie nie, absolutnie nie. Właśnie w czasie Vipassany, tej medytacji, w której ja uczestniczyłam, chodzi o absolutne odłączenie się od bodźców zewnętrznych, takich, które miałyby nas rozpraszać. Dlatego podczas tej medytacji zabroniony jest kontakt wzrokowy z innymi uczestnikami. Zabronione jest mówienie, oczywiste. Zabronione jest spisywanie rzeczy, bo to jest ucieczka, to jest kolejny raz odwołanie się do tego, co jest na zewnątrz. Zabronione są ćwiczenia, asany, jakby praktyka jogi też nie jest dozwolona. Oczywiście nikt za tobą nie będzie chodził i nie będzie sprawdzał, czy przypadkiem nie robisz powitania słońca w pokoju, bo każdy ma swój osobny pokój. No ale jakby wiadomo, że jesteś tam dla siebie i jeśli oszukujesz siebie, no to jakby dokładnie, to po co tam jesteś. Ale głównie chodzi o to, żeby naprawdę całą swoją uwagę skierować do środka, żeby sprawdzić to, co w środku jest, nie szukać tego rozproszenia na zewnątrz. I są różne metody medytowania już takiego per se. Codziennie miałam spotkanie z mnichem, który i to był jedyny moment, w którym się odzywałam, bo to była taka konsultacja, jakby dzielenie się z tym, o co chciałabym zapytać i też jakby zadania, powiedzmy, od tego mnicha, który mówił mi, w jaki sposób mam dzisiaj medytować. No i oczywiście mamy dozwoloną medytację na siedząco, na leżąco, ale też praktykowaliśmy medytację chodzoną na przykład. To też jest bardzo ciekawa forma. I głównie czas spędzałam w takiej sali medytacyjnej, ale również też mogłam wyjść do lasu, który był właśnie wokół tego ośrodka i tam prowadzić medytację chodzoną. W ogóle to jest śmieszna sprawa, bo jak przyjechałam do tego ośrodka, to tam trzeba nosić białe ubrania. Wszyscy wyglądają dokładnie tak samo w tych białych szatach. I pierwsze, co zobaczyłam, to właśnie kilku medytatorów chodzących po lesie z głowami spuszczonymi. I pierwsza moja myśl... Magda, uciekaj! Gdzie ty jesteś? Sekta jak nic. No po prostu było takie zderzenie z rzeczywistością, że co ja tutaj robię? I mam w ręce te swoje białe szaty, w które zaraz wskoczę i dokładnie tak samo będę robić jak ci ludzie. No i te 10 dni to naprawdę było ogromne wyzwanie. Pierwsze 2-3 dni to było takie... myślenie, po co ja tam jestem, czy w ogóle mi to jest potrzebne, a może zrezygnować, przecież nikt mnie tu nie trzyma, przecież nic się nie stanie, jak wyjdę. I taka naprawdę wewnętrzna walka, a później już poszło, naprawdę. Ja myślę, że to jest bardzo interesująca kwestia, że właśnie to była jakaś taka decyzja, do której ty musiałaś dojrzeć, wiedziałaś, że to będzie dla ciebie wyzwanie, też jakby nawet w trakcie robienia tego kwestionowałaś to, czy to była dobra opcja. W każdym razie trochę chciałabym może odnieść to doświadczenie do tego, co dzieje się teraz na świecie, nie wchodząc oczywiście za bardzo w szczegóły, ale wiele osób znalazło się w takiej sytuacji, gdzie trafiło na swego rodzaju odosobnienie, tylko właśnie niedobrowolnie, tylko niestety okoliczności naszego życia sprawiły, że na przykład nie możemy teraz być w towarzystwie nikogo, albo jesteśmy na kwarantannie już takiej bardziej rygorystycznej. Naturalnie większość z nas ma kontakt z bliskimi poprzez internet i to jest wspaniałe, że możemy rzeczywiście pozostać w kontakcie z innymi ludźmi, ale no, nie ukrywajmy, że jakby bycie w swoim towarzystwie nie jest proste dla wielu osób, bo mamy tak mało okazji tak naprawdę w ciągu życia, żeby rzeczywiście posłuchać siebie, więc dlaczego twoim zdaniem takie niekomfortowe i niewygodne jest to przebywanie w swoim towarzystwie i czemu te myśli, czemu tak bardzo chcemy od tych myśli uciekać? Zanim odpowiem na twoje pytanie, to chciałabym też powiedzieć na samym początku, że ja uważam, że vipassana czy tego typu odosobnienia wcale nie są odpowiednie dla wszystkich i szczególnie właśnie dla osób, które nie są gotowe na takie rzeczy i które może podchodzą do tego typu medytacji jako do wyzwań właśnie, czy pełni oczekiwań. Tak jak wspomniałaś, wiele osób zostało zmuszonych do odosobnienia, wiele osób, które zmaga się z wieloma
różnymi problemami natury psychicznej i tak dalej. I dla niektórych osób takie odosobnienie wcale nie musi być tym czasem, w którym zajrzą w głąb siebie i po prostu przejdą wielką transformację. Dla wielu osób, i ja się bardzo łączę z tymi osobami, to jest naprawdę bardzo ciężki czas, podczas którego striggerowane mogą być ciężkie uczucia i ciężkie emocje, które mogą zaprowadzić do wielu ciemnych zakamarków. I jeżeli ktoś nie jest na to przygotowany, jakby został w to wrzucony i nie jest psychicznie gotowy, to ja bym chciała uniknąć tej retoryki, która mówi nam, że potraktuj ten czas jako po prostu zajrzenie w głąb siebie i zrób coś, żeby to była twoja transformacja. Chciałabym uniknąć takiego właśnie prowadzenia tej narracji, bo to jest krzywdzące dla wielu osób, które po prostu zmagają się teraz ze swoimi demonami, takimi, z którymi nie zawsze mają szansę walczyć sami po prostu, będąc samemu. A osoby, które jakby to, co ty wspomniałaś, że my unikamy ciszy, unikamy tego bycia samemu, wydaje mi się, że kiedy jesteśmy sami, dochodzą do nas takie niewygodne rzeczy, niewygodne prawdy o nas samych, niewygodne fakty z naszego życia, coś, co po prostu dusimy w sobie latami nawet czasami i zagłuszamy te głosy wewnętrzne, coś, co nieczęsto wymaga, bardzo często wymaga nawet terapii, rozmowy właśnie z psychoterapeutą i tak dalej. Także to może być właśnie problem, jeśli chodzi o odosobnienie, że my nie chcemy się zmierzyć z tym, co do nas przychodzi. Cieszę się, że poruszyłaś właśnie ten temat, że trochę pojawiła się taka presja w mediach społecznościowych właśnie wykorzystania tego czasu w najlepszy sposób. Ja powiem Ci, że na początku, jeszcze w marcu, sama byłam bardzo taka zmotywowana, żeby właśnie wykorzystać ten czas, bo nikt też sobie nie zdawał sprawy z tego, ile to będzie trwało, i trochę myślę, że parę osób mogło potraktować te pierwsze dni, tygodnie jako takie wakacje. Tak, przymusowe wakacje. I teraz z czasem widzimy, teraz z czasem właśnie widzimy, że to się staje naszą nową normalnością i też wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo istotne, żeby trochę zdjąć z nas tę presję, bo trochę pojawił się taki konkurs produktywności, właśnie ile możesz mieć nowych skilli, właśnie jak wyremontujesz swój dom i masz jakiś sześciopak sobie zbudujesz i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście super, ja uważam, że każdy może znaleźć jakiś sposób, żeby się realizować w tym czasie, jeżeli oczywiście ma na tyle uprzywilejowaną sytuację, że może sobie na to pozwolić i rzeczywiście ma na to przestrzeń w głowie, bo tak samo nie możemy oczekiwać tego rodzaju zjawisku osób, które chociażby są zamknięte, tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, w małej przestrzeni z domownikami, z którymi, jak wiemy, różnie bywa, jeśli chodzi o kontakty, już nie mówiąc oczywiście o jakichś tam skrajnych przypadkach, więc cieszę się właśnie, że więcej osób mówi o tym, żeby nie oczekiwać od siebie absolutnie nic, bo nawet jeśli twoje maksimum możliwości to jest maraton serialu, to może właśnie tego potrzebujesz i to jest okej. Dokładnie. Myślę, że tutaj najważniejsze jest znalezienie takiego balansu, bo nie ma nic złego w pobudzeniu kreatywności podczas właśnie czasu kwarantanny i tak dalej, ale jeżeli ta kreatywność wychodzi naprawdę z twojej głębi, jeżeli ty czujesz, że chcesz to robić, a nie masz nad sobą bata w postaci właśnie wszystkich postów twoich znajomych, całego twojego kręgu i tak dalej, który po prostu ciśnie cię i ty właśnie z tym batem stoi nad tobą i mówi rób, bo wszyscy robią. Jeżeli to wychodzi naprawdę od ciebie, to myślę, że to jest super sprawa. Mogą się naprawdę wspaniałe, fantastyczne projekty zrodzić z tego czasu, ale jeżeli nie czujesz energii, nie czujesz mocy, jeżeli twoja sytuacja i przestrzeń w głowie, ale też przestrzeń właśnie taka fizyczna ci nie pozwala, to ja bym bardzo chciała, żeby ludzie właśnie nie nakładali na siebie tej presji, bo to prowadzi, to ma bardzo krótkie nogi, bardzo. To prowadzi do takiego wystrzelania się z energii, a tak naprawdę nie wiemy, ile tej energii jeszcze będziemy potrzebować do tej wyjątkowej sytuacji, w której jesteśmy. Więc ja bym to tak dozowała, że rób jak czujesz, po prostu słuchaj siebie, nie? Bo też nie chodzi o to, żeby leżeć całymi dniami na kanapie, jeść chipsy i mówić sobie, mogę, bo jest kwarantanna i tak czuję. Jakby balans, prawda?
Ja też mam dni takie, że po prostu odpala mi się 100 pomysłów, działam, robię, nagrywam, ale drugiego dnia płacę za to na przykład, kiedy przegnę. Tak, wiesz, jak czuję, że po prostu zrobiłam za dużo, to drugiego dnia jakby moje ciało mi to mówi i wtedy muszę sobie właśnie poleżeć na tej kanapie, odpalić Grace and Frankie i uświadomić sobie, że przecież robię i tak dużo i nie muszę być najlepsza we wszystkim, najbardziej produktywna i wiesz, ogarniać każdej możliwej rzeczy z każdego zakresu, którym się zajmuję. Ja dokładnie złapałam się na tym samym, że tak jak wcześniej, nazwijmy to w poprzednim życiu, wywierałam na sobie dużo takiej presji, żeby być wszędzie naraz i żeby być nadaktywną i zaangażowaną, to po tych krótkich właśnie wakacjach zaczęłam to przelewać na tę pracę nad sobą i na to domowe ognisko. I teraz też dochodzę do wniosku z perspektywy czasu, że to nie o to chodzi. I nawet ostatnio miałam takie przemyślenie, że im mniej sobie założę, że zrobię, tym bardziej chce mi się zrobić więcej. I to było po prostu rewolucyjne, bo jak właśnie miałam jedną rzecz do zrobienia, to właśnie przez to, że stworzyłam sobie tę przestrzeń, o której też wcześniej wspominałaś, to nagle ta moja kreatywność odżyła, bo wiedziałam, że ja nie muszę tego robić, tylko akurat jeżeli poczułam takie wewnętrzne pragnienie, to idę za tym, ale nikt tego ode mnie nie oczekuje i przede wszystkim ja tego nie oczekuję. Bo nikt nie stał nad tobą. Dokładnie, dokładnie. Bo sama nad sobą nie stałaś z tym batem, który wiesz, zaganiał cię do pracy. Tak, jestem moim najgorszym, no chyba wiele z nas tak ma, właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, że jesteśmy swoimi surowymi krytykami, także czasami warto odpuścić, ale muszę ci się przyznać, czy pochwalić w zasadzie, że to, co naprawdę udało mi się osiągnąć przez ostatnie tygodnie, a już nawet miesiące, choć mówiąc miesiące jestem przerażona, że tyle czasu minęło, że regularnie praktykuję jogę, która jest ze mną co prawda od lat, ale po raz pierwszy właśnie rozpoczęłam tę podróż, a nie challenge i jestem chyba uzależniona i naprawdę jest to dla mnie niesamowita nowa przygoda i nie ukrywam, że uwielbiam ćwiczyć z Twoimi filmami na YouTubie, ponieważ tutaj wazeliniarstwo wyższy poziom. Przestań! Wydaje mi się, że trudno jest znaleźć, zawsze tak uważam, że trudno jest znaleźć nauczyciela jogi, który nam odpowiada, bo jest tyle różnych osobowości i tyle różnych właśnie podejść do ćwiczeń, rodzajów ćwiczeń, jakby atmosfery całej praktyki. I to, co uwielbiam w Twoich ćwiczeniach, to że to jest naprawdę wycisk, w sensie, że czuję swoje ciało, że czuję, że ono pracuje, ale jednocześnie, mówiąc kolokwialnie, nie mam ochoty umrzeć w trakcie tej praktyki. To bardzo dobrze mi to słyszeć. Tak, tak. Ona jest dobrze wyważona, bo tak jak myślę sobie o różnych takich fitnessowych workoutach, to ja w trakcie naprawdę jestem na granicy, a tutaj czuję, że właśnie podejmuję pewnego rodzaju wyzwanie, że widzę, że moje ciało rzeczywiście pracuje, ale daje mi to niesamowite ukojenie, no i właśnie przez to, że to jest systematyczne, tak samo jak mówiłyśmy o medytacji, to naprawdę widzę efekty i tak jak na początku, w marcu, pamiętam, że próbowałam stanąć na głowie, bo właśnie było, że świat staje na głowie i też chciałam stanąć na tej głowie. I zrobiłam swoje pierwsze podejście, mówię, o nie kochana, to chyba wymaga mięśni brzucha, a takich nie znalazłam. I odpuściłam w ogóle temat, minęły 2 miesiące i wrzuciłam sobie jakąś randomową w ogóle praktykę w internecie i tam w środku było właśnie stanie na głowie. I słuchaj, udało mi się. Poszło. Bez żadnego przygotowania. W ogóle nie wiedziałam, że ono tam będzie. Zbiegłam. Jak to bez żadnego przygotowania? W sensie, że nie psychicznie, że nie nastawiałam się na to, że będę teraz próbowała stanąć na głowie, tylko po prostu jakby podążałam za tymi instrukcjami, właśnie zbiegłam na dół do mojej mamy, cała taka w emocji, mówię, mamo, ja stanęłam na głowie, w ogóle co się dzieje? I to było tak niesamowite uczucie, że teraz odkrywam w ogóle jakieś nowe, nie wiem, swoje jakieś nowe oblicze, ale właśnie jak już przeszłam do tej jogi, to chciałabym się Ciebie zapytać, jak ona znalazła się w Twoim życiu i w jaki sposób stałaś się też nauczycielką,
No i zamieszkałaś na Bali, czyli coś, od czego powinnam była zacząć. To jest, no, brzmi to po prostu rajsko. Poczekaj, zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś o staniu na głowie, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, co mówisz i wielu osobom się przyda, bo zobacz, stanęłaś na tej głowie w momencie, kiedy nie cisnęłaś się akurat do tego, prawda? Nie byłaś zafiksowana na tym, żeby stanę na głowie, choćby się waliło, paliło, ja stanę na głowie. W momencie, kiedy po prostu praktykowałaś sobie regularnie, całościowo, holistycznie, ktoś do ciebie przyszedł z sesją jogi, w której wplecione było stanie na głowie i po prostu widzisz, ciało miałaś przygotowane, bo praktykowałaś jakby wszystko dookoła i się udało. I to jest w ogóle piękna historia, bo bardzo dużo ludzi, wiesz, przychodzi do mnie i się pyta, jak zrobić taką pozycję, jak zrobić taką, chodzi mi o takie bardziej zaawansowane. No i okej, mogę podać, wiesz, jakieś ćwiczenia rozciągające na dane partie, czy wzmacniające dane partie, ale wiem, że w jodze każda pozycja to jest praca całego ciała i harmonia całego ciała, więc jakby praktyka taka ogólna, po prostu regularna, pomoże ci zdobyć taką pozycję, jaką sobie wymarzysz, tak, tą asanę, więc to jest bardzo, bardzo ważne i super, że to powiedziałaś. Jeszcze też taka moja obserwacja, że czasami, znaczy często wracam do jakichś praktyk, które na przykład robiłam tydzień wcześniej albo 2 tygodnie wcześniej i też nie zapomnę satysfakcji, jak na jednym z Twoich treningów zrobiłam konika polnego, który za pierwszym razem, w ogóle nie mogłam zrozumieć, w jaki sposób moja ręka ma się znaleźć przed moim kolanem. O co jej chodzi? I w ogóle tak, i zastanawiałam się, że przepraszam, ja nie wiem. To jest jedna z moich ukochanych pozycji, która właśnie miesza w głowach moim studentom, bo jak ja ją demonstruję, to wszyscy robią takie... O co jej chodzi? Ja mówię, poczekajcie, krok po kroku i po prostu miny ludzi, którzy wykonują te pozycje, są dla mnie bezcenne, bo oni nagle mają taki szok, że ja to umiem, ja to zrobiłem i to jest niesamowite po prostu. No, także wiem o co chodzi. Ale wracając właśnie do Twojej historii, jestem bardzo ciekawa, jak joga trafiła na Ciebie, albo Ty na nią, albo Wy na siebie. Dobre pytanie. Chyba ja na jogę trafiłam. Joga w moim życiu jest już od ponad 8 lat i zawsze to powtarzam, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia i to nie było takie po prostu odkrycie swojej pasji z pierwszymi zajęciami, na których uczestniczyłam. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć tych właśnie pierwszych zajęć. Wiem, że ta moja joga była bardzo on and off przez kilka lat, już jak tutaj mieszkałam na Malcie. Gdzieś tam praktykowałam na YouTubie, tutaj jakieś rozciąganie, to było bardzo, bardzo nieregularne i wręcz było takie to skupione tylko i wyłącznie na fizyczności, żeby się porozciągać, żeby sobie tak dodać do mojej rutyny, powiedzmy, sportowej. Zawsze dużo biegałam, więc te rozciągania były fajne. No i w pewnym momencie mojego życia, to już prawie 4 lata temu, 4 bądź 5 lat temu, to się zbiegło z tym, jak zaczęłam pracować troszeczkę bardziej poważnie, bo już skończyłam studia i gdzieś tam zaczęłam pracować w biurze od poniedziałku do piątku, taka poważna praca, a co za tym idzie, no to oczywiście stresy i tak dalej. No i gdzieś tam zaczęłam częściej uczęszczać na jogę, bo to mi dawało taką fajną odskocznię. Później trafiłam na fantastyczną nauczycielkę tutaj właśnie na Malcie i zaczęłam chodzić bardzo regularnie do niej na zajęcia. I to się oczywiście też zbiegło z tym, że im fajniej mi się w jodze funkcjonowało, tym moje życie troszeczkę gorzej wyglądało. Na zasadzie dużo obowiązków w pracy, dużo stresów, gdzieś tam problemy takie prywatne, natury prywatnej. I ta joga po prostu stała się takim moim zbawieniem, że tak powiem. To było bardzo już regularne, chodziłam na zajęcia właśnie do mojej nauczycielki, bardzo się wkręcałam, czytałam już bardzo dużo na ten temat wtedy
I gdzieś tam zaczął mi świtać w głowie pomysł, że może zrobiłabym kurs nauczycielski, ale pamiętam ten moment, kiedy ja o tym sobie pomyślałam i sama siebie po prostu skarciłam od razu, że gdzie nauczycielką będziesz w ogóle, z czym do ludzi, przecież ty się nie nadajesz. Oczywiście wewnętrzny krytyk zadziałał, że przecież ja bym nie była w stanie prowadzić zajęć, ja ledwo co w ogóle na forum potrafię się wypowiedzieć bez stresu i tak dalej. Oczywiście cała ściana argumentów za tym, żeby tego nie robić, się pojawiła w mojej głowie. No ale chodziłam sobie cały czas na zajęcia i gdzieś ta myśl we mnie dojrzewała, aż w końcu stwierdziłam, dobra, zrobię kurs nauczycielski, ale z takim podejściem, że po prostu robię go dla siebie. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No i wybrałam się na kurs nauczycielski na Bali. Też nie chcę tutaj całego kalendarium przedstawiać, ale wybrałam się na Bali, ponieważ byłam tam wcześniej już, byłam w podróży po Indonezji, spędziłam tam miesiąc i Bali po prostu skradło moje serce. Myślę, że osoby, które były na Bali, wiedzą, że tam jest coś specjalnego, szczególnego w tej wyspie. I ja to poczułam od razu i wybierając właśnie kurs jogowy, wiedziałam, że chciałabym go zrobić tam. I jakoś mi się to udało. Wyjechałam właśnie na miesiąc, żeby zrobić 200 godzin z Yoga Alliance i tam spędziłam styczeń, szkoląc się i to był po prostu totalnie transformujący czas. To było jak odkrycie po prostu największe w moim życiu. Po prostu tyle rzeczy się tam zadziało, tyle klapek się gdzieś tam pootwierało, więc po prostu ja już wróciłam zupełnie inna. I to też nie chcę, żebyś zrozumiała mnie źle, że to było po prostu odkryłam siebie w czasie kursu jogowego. Absolutnie nie. I albo odkryłam siebie będąc na Bali, bo to są takie slogany, że trzeba gdzieś wyjechać, żeby odnaleźć siebie. Ja absolutnie nie wierzę w czynnik geograficzny, że żeby odkryć siebie, to nie trzeba wyjeżdżać na drugi koniec świata. Ale fakt jest taki, że ten kurs bardzo dużo mi otworzył, pokazał i jakby nakierował mnie. I tak jak wyjeżdżałam na kurs, totalnie niepewna siebie, tak wracając z niego, wracałam na Maltę, wiedziałam, że to jest to, czym ja chcę się zająć, że chcę uczyć, bo po prostu czuję ten calling wewnętrznie, ale też wiedziałam, jak długą drogę muszę przebyć i ja cały czas jestem na tej drodze. Ja jakby ten mój kurs pokazał mi, jak dużo ja nie wiem, jak dużo ja się muszę nauczyć i ja po prostu wracałam pełna takiej łapczywości na wiedzę, na to, żeby się szkolić dalej, na to, żeby zacząć prowadzić te zajęcia, żeby mieć już styczność z ludźmi, z którymi będę mogła prowadzić zajęcia i tak dalej. Więc jakby po powrocie z Bali wróciłam do swojej regularnej pracy za biurko, ale już po prostu wiedziałam, że to jest kwestia czasu, kiedy ja się stamtąd ewakuuję. No i tak sobie snułam w głowie mój plan, że chyba pora po prostu zostawić moje korpo i zrobić coś więcej, więc dałam sobie czas kilku miesięcy na to, żeby zrobić taki konkretny plan, bo też nie chciałam się rzucać na głęboką wodę bez przemyślenia, bez jakiegoś takiego zabezpieczenia chociażby finansowego, bo jednak praca w korporacji dawała mi środki do życia, tak, do takiego, wiesz, wygodnego życia w tej mojej banieczce, w której po prostu co miesiąc payslip się zgadzał i tak dalej. No i nagle gdzieś tam pojawił mi się pomysł, że może rzucić to wszystko i być nauczycielką jogi. I jakby brzmi to pięknie, ale od strony na przykład finansowej to ogromny stres, wyobraź sobie, w momencie, kiedy musisz zrezygnować, nie musisz, ale chcesz zrezygnować z pracy, która daje ci stały dochód, przechodzisz na zawód, który tak naprawdę nic ci nie gwarantuje, bo też to było kilka lat temu, zaczynałam, nikt mnie nie znał nigdzie, wiesz, jakby stawiałam swoje pierwsze kroki. Też jestem stosunkowo młodą nauczycielką, jeśli chodzi o staż i sama wiem, że wielu rzeczy muszę się uczyć i tak dalej, pogłębiać swoją wiedzę, więc miałam masę, wiesz, masę po prostu wątpliwości, jakiegoś takiego strachu, takiego pierwotnego strachu też o przetrwanie, czy ja sobie poradzę i tak dalej.
No ale sprawy w moim życiu zawodowym, w moim życiu prywatnym przyjęły taki po prostu obrót, że ja już wiedziałam, że muszę z tym skończyć i rzucam tę pracę i wyjeżdżam na Bali. I to brzmi dość śmiesznie, dość sztampowo wydaje mi się, ale tak zrobiłam i to była najlepsza decyzja, jaką w życiu podjęłam do tej pory. Wyjechałam na Bali, no aktualnie jestem teraz na Malcie, ale mieszkam na Bali. Szykuję się tam na powrót we wrześniu, jeśli sytuacja na świecie pozwoli. No i spędziłam tam prawie 2 lata tak naprawdę do tej pory. Cudowny czas, cudowne doświadczenia, praca na pełen etat właśnie w moim wymarzonym, ukochanym zawodzie, w którym się spełniam. Kontakt z ludźmi, dodatkowo też gdzieś tam praca online, bo nie ukrywam, moi odbiorcy w social mediach to są głównie ludzie z Polski, nie wiedzieć czemu. To znaczy nie wiedzieć czemu. No jestem z Polski, jakby komunikuję się po polsku. Chodzi mi o to, że wiesz, że jestem na Bali, a tak naprawdę docieram do Polaków. I to jest też dla mnie ciekawe zjawisko, bo nie planowałam tego, bo jakby jak zakładałam sobie te wszystkie konta i tak dalej, to nie robiłam, wiesz, marketing research, czy po prostu planu jakiegoś marketingowego. Absolutnie to wszystko u mnie szło na żywioł zawsze i jakby na bieżąco wszystko gdzieś tam się tworzy, więc pewne rzeczy są dla mnie zaskoczeniami, pewne rzeczy są takie, że sama się dziwię, ale wszystko jakoś się kręci i tak właśnie jest. I właśnie od mojej pracy w korpo do teraz minęły prawie 3 lata? Tak, prawie 2 lata. I te 2 lata ostatnie to jest po prostu pure bliss dla mnie. Szczęście, radość taka po prostu z tego, że mogę robić to, co kocham, spełniam się w tym i widzę dla siebie rozwój, widzę dla siebie drogi, w którymi mogę podążać i widzę też, ile muszę się jeszcze sama nauczyć, ile się uczę i jak to wszystko sobie naturalnie, wiesz, idzie. Też zakładam, że przez to, że mieszkałaś na Malcie, to nie jest to dla Ciebie nic takiego nowego i może aż tak trudnego. Mam tutaj na myśli wyjazd, wiesz, z Polski za granicę, mieszkanie samemu i jakby te wyzwania z bycia poza domem, ale mimo wszystko jednak Bali to jest drugi koniec świata. Więc jestem ciekawa, jak to wyglądało od takiej strony właśnie, czy szoku kulturowego, czy właśnie zaklimatyzowania się tam, w jaki sposób też możesz się tam społecznie realizować, czy jakby udało Ci się wtopić gdzieś tam w tę lokalną społeczność, czy masz właśnie swoich ludzi, czy jest tam taka duża społeczność międzynarodowa. Jestem ciekawa, jak to wygląda. No tak, to prawda, że jakby taka podróż czy wyjazd na drugi koniec świata to nie był dla mnie szok, ponieważ ja już od lat nie mieszkam w Polsce. Wręcz nie wyobrażam sobie teraz mieszkać w Polsce. Ja bardzo lubię odwiedzać Polskę, mam rodzinę, przyjaciół, ale nie widzę siebie póki co mieszkającej w Polsce. A wyjazd na Bali też nie był wyjazdem w ciemno, ponieważ ja na Bali byłam 3 razy, zanim zdecydowałam się tam przeprowadzić i ja po prostu czułam klimat tego miejsca. Co prawda społeczność ekspatów jest ogromna, jest bardzo dużo ludzi z zagranicy, no teraz to wszystko się weryfikuje, bardzo dużo osób opuściło Bali, ale Bali też się stało takim bardzo trendującym kierunkiem na wakacje, co nie do końca może też fajnie oddziałuje na wyspę, bo przyjeżdża tam bardzo dużo ludzi, ale bardzo dużo ludzi przyjeżdża takich... Nie chcę w ogóle szufladkować nikogo, absolutnie nie chcę tutaj opisywać. Chodzi mi o to, że Bali się zrobiło bardzo, bardzo zatłoczone i zadeptane, o tak. I teraz wydaje mi się, że ciężko jest dostrzec magię tego miejsca w momencie, kiedy jest tam tyle ludzi, te szlaki są dosłownie zadeptane, jakby plany wycieczek są ułożone dla wszystkich takie same i jedzie ktoś na Bali i podąża właśnie tym planem i wyjeżdża i ma takie, no i co, wszyscy się tym tak jarają, a to jest po prostu kolejna wyspa pełna influencerów, instagramerów, ludzi, którzy robią sobie dokładnie takie same zdjęcia przy tych samych, wiesz, wodospadach, stają w kilometrowych dokładnie. No i doszło do takiego, wiesz,
do takiego trochę przesytu tego wszystkiego, ale ja znam inne Bali, ja mam troszeczkę inne Bali, w którym żyję. Oczywiście mam bardzo dużo znajomych lokalsów, ja mieszkam w ogóle, wiesz, w takim miejscu, które jest oddalone od centrum turystycznego. Mieszkam na wsi balijskiej, miejscowość się nazywa Buduk. W promieniu kilku kilometrów nie mam żadnej, wiesz, restauracji, niczego, co by wskazywało na pobyt turystów w okolicach. Więc mieszkam w otoczeniu balijskich rodzin, balijskich domów i tam się czuję super. Natomiast pracuję już w Canggu, czyli w takim epicentrum turystyki, epicentrum influencerów, cyfrowych nomadów, instagramerów i tak dalej. Ale kiedy chcę, to sobie uciekam właśnie. Tam się życie toczy. Tam jakby dużo rzeczy się dzieje, tam są usytuowane szkoły jogi, ja między innymi w jednej pracuję, studia jogi, surf campy i tak dalej, więc jakby siłą rzeczy tam jestem, ale podążam też swoimi ścieżkami, ja bardzo często jestem w naturze, wyjeżdżam w góry, to co kocham na Bali to to, że po prostu siadam na swój skuter i jadę przed siebie, gdzie chcę i jeżdżę w takie puste miejsca, wiesz, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie trzeba stać w kolejce, żeby zrobić zdjęcie czegoś pięknego, na przykład jak się coś zobaczy, czy nie będzie się zakrzyczanym w momencie, kiedy potrzebujesz ciszy, żeby na przykład pokontemplować piękną naturę, bo te wszystkie rzeczy są przepiękne, no z jakiegoś powodu ci ludzie się tam ustawiają w tych kolejkach, ale to wszystko traci swój urok w momencie, kiedy masz 200-300 osób krzyczących, robiących zdjęcia i jeszcze kłócących się w tych kolejkach, więc tak to wygląda. Wspomniałaś o surf campach, więc chciałabym jeszcze pod koniec zapytać się ciebie, skąd twoja miłość do surfingu i na początku jak nie wiem, to było wiele miesięcy temu, gdzieś u Ciebie zobaczyłam informację, że właśnie wyjazd jogowo-surferski. Pomyślałam sobie, co? Jak to? Yoga i surfing? Przecież to takie dwa zupełnie różne, pozornie żywioły, nazwałabym to. Więc za co tak kochasz surfing? Surfing i yoga tak naprawdę mają bardzo, bardzo dużo wspólnego, bo ja właśnie o tym się przekonałam sama, zaczynając swoją przygodę z surfingiem, która na początku była bardzo, ta droga moja była bardzo wybojowa, bo ja też miałam z surfingiem love-hate relationship, ponieważ moje pierwsze kroki na desce surfingowej to była walka o życie dosłownie, to było, wiesz, przemielenie przez ocean, doświadczenie siły oceanu i po prostu gdzieś tam wyjście z wody z wielkim guzem na czole i tak dalej, więc moje pierwsze takie podejścia to nie były zachęcające, wręcz napawały mnie paniką i ja bardzo długo nie surfowałam, bo bałam się po prostu po tych swoich pierwszych doświadczeniach. Wiedziałam, że ja chcę to robić, bo czułam, że mogę być w tym nie tyle, że dobra, ale po prostu czułam, że mogę mieć z tego frajdę, że to jest coś, co chciałabym robić, ale po prostu strach był silniejszy, bo siła oceanu jest po prostu nie do opisania i ten strach mnie przytłaczał, więc bardzo długo odkładałam naukę surfingu na nie wiadomo kiedy, aż w pewnym momencie, rok temu skończyliśmy kurs jogowy w czerwcu i miałam perspektywę wolnego miesiąca w lipcu, cały miesiąc. No i wtedy postanowiłam sobie, okej, Magda, ten miesiąc stoi pod znakiem surfingu, wyprowadzasz się do Uluwatu, kupujesz deskę i będziesz surfować dzień w dzień. No i tak właśnie zrobiłam. Kupiłam swoją pierwszą w życiu deskę surfingową, bo wiedziałam, że jeżeli jej nie kupię, to zawsze będę miała wymówkę, żeby nie iść, a to nie wypożyczę na czas, a to nie będzie takiej deski, jakbym chciała. No wiesz, 100 tysięcy oczywiście powodów na nie. Kupiłam tę deskę, przełamałam się i to był najpiękniejszy miesiąc mojego życia, ten lipiec właśnie w zeszłym roku, bo surfowałam codziennie właśnie w Uluwatu. Przepiękne miejsce z topowymi falami na świecie. Oczywiście dla surferów zaawansowanych i dla tych, którzy się uczą. Ja się właśnie w zeszłym roku uczyłam. I wtedy właśnie zrozumiałam, jak surfing i yoga, medytacja się łączą.
bo połączenie fizyczne znałam, jakby uczyłam właśnie w surf campach od dłuższego czasu, więc jakby wiedziałam, jakie części ciała muszą być, wiesz, zaangażowane i tak dalej. Układałam praktyki dla surferów, więc to było dla mnie dość oczywiste. Natomiast nigdy nie rozumiałam tego takiego, tej fascynacji tych wszystkich surferów, z którymi rozmawiałam, że surfing to jest po prostu no nie do opisania i wiesz, po prostu oni mają ekstazę, jak ci opowiadają o falach, które łapią i ja nigdy tego nie kumałam za bardzo. Do momentu, w którym nie złapałam swojej pierwszej prawdziwej takiej fali, że po prostu poczułam ją całą sobą. I to jest moment, który wydaje mi się w medytacji osiąga się bardzo, bardzo rzadko, bo to jest moment, w którym totalnie znika ci wszystko. Wszystko. Świat staje w miejscu, jesteś tu i teraz i nie doświadczyłam niczego takiego poza właśnie momentami w medytacji, nawet nie tyle, że medytacją cały czas, tylko gdzieś tam przebłyskami w medytacji. I dlatego wydaje mi się surfing po prostu tak bliski jodze i medytacji. I teraz już wiem, o co chodziło tym wszystkim surferom, którzy po prostu, wiesz, z gwiazdkami w oczach ci opowiadają, czym jest dla nich surfing. Kupiłaś mnie. Ja już od jakiegoś czasu wiem, że muszę tego spróbować i wierzę w to, że to nastąpi jak najszybciej. Natomiast powiedz mi, jakie masz w ogóle... Dobra, nie będę pytać Cię o plany, bo to jest trochę bez sensu, ale powiedz może, gdzie można Cię znaleźć teraz w takim trybie, jaki mamy obecnie i bardziej już dając się ponieść marzeniom, czym będziesz zajmowała się już na Bali? Co robisz jakby na co dzień, kiedy jesteś na Bali i jak wtedy można ewentualnie Cię łapać? No dobrze, to tak płynę na tej fali marzeń teraz. Aktualnie jestem na Malcie i można mnie znaleźć online, ponieważ prowadzę zajęcia online. To tak najbliżej. Jeżeli świat na to pozwoli, to w wakacje chciałabym być w Polsce i niewykluczone, że wtedy właśnie zorganizuję wszystkie zaległe warsztaty, które nam przepadły, bo w kwietniu miałam w planie właśnie warsztaty, wyjazd, więc może w wakacje uda się to zorganizować, ale who knows? A już przy naprawdę takich dobrych wiatrach we wrześniu wracam na Bali i tam przy mam dobrych falach. Już... Dokładnie. Tam mam grupę swoją już jogową, jogowo-surfową na nasz retreat właśnie balijski, który będziemy właśnie odbywać w Uluwatu na Bali. I to będzie tygodniowy retreat surfing połączony właśnie z jogą. Dwa razy dziennie będziemy praktykować jogę i medytację i będziemy spędzać całe dnie w oceanie, więc... Życzę sobie i życzę wszystkim uczestnikom, którzy są zapisani, żeby to wypaliło. No i później mam w planie jeszcze jeden wyjazd jogowy, jesienną regenerację również na Bali. Także jakby ogólnie mówiąc zajmuję się organizacją wyjazdów jogowych. I są to wyjazdy surfowo-jogowe i typowo-jogowe na Bali. A poza tym pracuję też w szkole jogi, która organizuje, która prowadzi kursy nauczycielskie i ja jestem tam nauczycielem asystującym. Więc to jakby główne zajęcia moje balijskie. A jak ktoś przyjeżdża na Bali, to może też przyjść do Ciebie na zajęcia, czy to jest tylko dla nauczycieli? W szkole, w której pracuję, niestety kurs jest zarezerwowany tylko dla osób, które biorą udział w kursie. Natomiast ja też oferuję zajęcia prywatne na Bali i to jest też ciekawa sprawa, bo miałam w zeszłym roku i w tym roku tyle osób z Polski, które przyjeżdżały i które przychodziło do mnie na zajęcia, że byłam po prostu pod ogromnym wrażeniem, ile Polaków lata na Bali i to też jest śmieszna sprawa, że śmieszna, no fajna sprawa, że ludzie tyle podróżują. No Magda, ja Ci życzę naprawdę spełnienia tych wszystkich marzeń, bo wierzę, że to nie są marzenia, tylko to są plany, które po prostu troszeczkę wolniej się realizują, ale póki co mam nadzieję... Przełożone! Tak, mam nadzieję, że wszystkie rzeczy, które masz gdzieś tam w głowie na najbliższe miesiące, te polskie wyjazdy też dojdą do skutku, a w międzyczasie oczywiście dziękuję Ci za wspaniałą rozmowę, było mi przemiło z Tobą gadać dzisiaj, mimo tej odległości i tych niesprzyjających do końca warunków.
Dziękuję Ci bardzo, Karolina. Ja Ci jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to za zaproszenie. Było mi przemiło gościć u Ciebie i mam nadzieję, że spotkamy się na żywo. Jak już dolecę do tej Polski, to uda nam się wyskoczyć na jakąś ja kawę czekam. albo Ja, no herbatę na mieście. niestety, póki co się nigdzie nie wybieram, więc czekam. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano i jest dostępny na YouTubie, na Spotify oraz na iTunesie. Na YouTubie zazwyczaj jest w wersji wideo, także zapraszam. I mam do Was małą prośbę. Jeżeli słuchacie regularnie podcastu, jeżeli lubicie ten program, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie mu recenzję. Jeśli słuchacie na iPhone'ach, w aplikacji podcasty czy też na iTunesie, to tam można dać podcastowi odpowiednią liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów recenzji. Jest to dla mnie po prostu bezcenne, ponieważ dzięki temu podcast jest promowany. Na Spotify możecie go dodać do obserwowanych, na YouTubie oczywiście zasubskrybować mój kanał, zostawić komentarz, a jeżeli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami, to oprócz YouTuba możecie też zrobić to na moim Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo tam każdy odcinek ma swój wpis, tam Was informuję o tym, kto będzie moim gościem, wrzucam różne cytaty i to jest przestrzeń stworzona specjalnie po to, abyśmy mogli sobie dyskutować na tematy podcastowe. I na koniec jeszcze chciałabym dodać, że jestem zawsze otwarta na Wasze propozycje, jeśli chodzi o to, jakie tematy chcielibyście, abym poruszała w programie, kogo chcielibyście usłyszeć. Zostawcie to właśnie w komentarzach na YouTubie albo na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, ale przy okazji też zapraszam Was na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska. A jeżeli nadal mnie słuchacie, to chciałabym ogłosić, że w najbliższy weekend wyjątkowo otwieramy magazyn codziennika. Zostało nam jeszcze kilka papierowych wydań pierwszego codziennika i postanowiłyśmy otworzyć dla Was taki outlet z okazji Dnia Mamy. Także wyczekujcie. Informacje o tym będą przede wszystkim na moim Instagramie. Przez cały weekend można będzie kupić codziennik, tak żeby dotarł do Waszych mam właśnie na ich wyjątkowe święto. Więcej informacji o codzienniku zostawię Wam też w opisie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o 7. Cześć!